kolejni goście w naszym studio. Drodzy Państwo, panie Anna Dudek i Małgorzata Jakubowska, przedstawicielki organizatorów Leszczyńskiego Dnia dla Życia i Rodziny. A ten dzień już coraz bliżej, bo to w ten najbliższy weekend, dokładnie w niedzielę. Tak, dokładnie w niedzielę. To już będzie 9 Marsz dla Życia i Rodziny, który rozpoczyna cały dzień, Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny. Wychodzimy o 13.30 spod parafii świętego Jana Chrzciciela. Czyli tam w okolicach Chrobrego. W okolicach Chrobrego, tak. I stamtąd wychodzimy ulicą Chrobrego, Bracką, przez rynek na Słowiańską i stamtąd na plac Jana Metziga. Teraz trasa jest trochę skrócona ze względu na remont, który trwa na ulicy Niepodległości i musimy troszeczkę skrócić trasę. Ale będzie więcej czasu na zabawę u celu. O tak, cel to plac Jana Metziga i tam na nas będzie czekał już znany wszystkim pan dziennikarz i tak dalej, i tak dalej. Muzyk, no ileś w jednym, tak. Pan Jan Pospieszalski. No i on będzie prowadził cały festyn, tak. No i później o 15 spodziewamy się występu Arki Noego, o 17:05 naszego tutaj niedalekiego sąsiada Pinocchio Brothers. Już doskonale znany zespół w naszym regionie. Tak. Julia Stolpe, wokalistka, niejednokrotnie też gościła w Radiu Elka. Tak. Ksiądz Konrad Rapior na pewno znany też uczniom, licealistom, uczy w drugim liceum. Czyli znane też twarze, tak, zobaczymy też na nasze lokalne też, nasze powiedzmy. Nasze lokalne też, tak. Na scenie. No tak, ale to nie wszystko. A w międzyczasie między zespołem Arka Noego i Pinocchio Brothers będą też występowały dzieci z przedszkola Sióstr Elżbietanek, także też mamy nadzieję, że przyciągnie ten występ wielu rodziców i rodzin tych dzieci. No, także występów co niemiara będzie. Popisy tych młodszych i tych starszych ze sceny na pewno będzie na scenie je można podziwiać, ale tutaj widzę pianowe szaleństwo jest też zaplanowane dla wszystkich chętnych. Tak, jest zaplanowany w ogóle ogromny plac zabaw, także myślimy, że wszystkie dzieci będą zachwycone, będą dmuchańce, będzie właśnie piana party, będzie wiele innych atrakcji, jak malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków, także jesteśmy pewne, że żadne dziecko nie będzie się nudziło, że wszystkie będą zachwycone. No i teraz jeszcze pytanie odnośnie tego, co trzeba ze sobą zabrać, żeby najpierw wziąć udział w marszu. Czy są jakieś wymagania? To znaczy, na pewno trzeba z sobą wziąć uśmiech, radość, życzliwość, dlatego, że głównym celem tego wydarzenia jest promocja rodziny i życia, które przecież w rodzinie się rodzi. I chcemy, żeby rodziny zebrały się razem z dziećmi i razem z rodzinami innymi, żeby zobaczyły, jak to świetnie jest być razem, czuć się wielką wspólnotą. I właśnie o to nam chodzi, żeby ten dzień, pierwszy Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny, był właśnie taki dla rodzin, dla dzieci i dla tych najmniejszych jeszcze, które się nie narodziły, i dla większych, dla młodzieży, dla starszych i dla tych, którzy już samodzielnie poruszać się nie mogą. Kiedyś, no tak obserwując marsze od początku, to zauważyłam, że też były osoby, które przyjechały na wózkach inwalidzkich, przyjechały rowerami, bo już nie mogły samodzielnie się poruszać, ale zrobiły ten tak zwany pierwszy krok dla życia i dla rodziny. Za nie mówiłem. Dosłownie pierwszy krok?
No pierwszy krok. W przenośni. No to tak. W przenośni oczywiście, dlatego że wiadomo, kiedy pierwszy krok się czyni, tak? Jasne. No i jeszcze dodajmy na koniec, że to wszystko potrwa, jak słyszeliśmy, od około godziny 13.30, kiedy rozpoczyna się marsz, do około 18.30, jak tutaj widzę w programie, to wszystko na placu Metzinga będzie się również odbywało. Jeżeli mogę jeszcze dodać, bo pan pytał też, co należy zabrać, to musimy też zapewnić, że, bo to będzie akurat taka pora obiadowa, więc żeby się też rodziny nie martwiły, nie muszą wiele zabierać, jeżeli chodzi o fundusze. I o to miałem zapytać właśnie. Bo będziemy też częstować kiełbasami z grilla, będziemy częstować ciastem, to wszystko będzie za darmo, dla każdego. Ja tutaj widzę na stronie, gdzie są zamieszczone te informacje, dużymi literami bezpłatnie jest napisane. Także nie trzeba wiele brać, tylko tak jak pani Małgosia powiedziała, dobry humor, no i taką radość właśnie z tego bycia razem. No i życzliwość wzajemną jeden do drugiego, a wydarzenie to w ogóle może być z takim rozmachem zorganizowane dzięki temu, że wygraliśmy budżet obywatelski na ten rok dla miasta Lesz, które zasponsorowało nam miasto Leszno, i dzięki temu właśnie ta impreza. Cała impreza się odbędzie. Tak. No i przypominamy, 13.30 pod kościołem Świętego Jana Chrzciciela, potem na plac Metzinga cała zabawa się przenosi, Leszczyński Dzień dla Życia i Rodziny, o którym to mówiły i na który zapraszały panie Anna Dudek i Małgorzata Jakubowska. Tak, dziękujemy. Zapraszamy. Dziękujemy.